Z otwartymi zasobami po raz pierwszy spotkałem się jakąś dekadę temu, przeczytałem o tym w internecie. Więcej na ten temat dowiedziałem się kilka lat później, a w sposób aktywny zacząłem umieszczać swoje publikacje około 5 lat temu. Co mnie skłoniło do tego, by uwolnić własne prace? No, główną motywacją było uczynienie tych prac dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych, środowiska naukowego, studenckiego. Kiedy tylko pojawiły się takie możliwości, powstały pierwsze repozytoria, pojawiły się też serwisy społecznościowe dla naukowców, z wielką ochotą zamieściłem tam pierwsze swoje publikacje. Jakie są korzyści z otwierania zasobów naukowych? Po pierwsze, udostępnienie prac naukowych w sieci czyni te prace dostępnymi globalnie. To wielka zaleta. Po drugie, wydaje się, że jest to istotny krok w kierunku niwelowania różnic pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi, czy wręcz różnymi państwami o różnym stopniu rozwoju nauki. Ponieważ publikacje z publikacjami związane jest finansowanie, jest rzeczą oczywistą, że kraje o większej tradycji uniwersyteckiej, większych dochodach mają większe możliwości udostępniania publikacji swoim pracownikom, podczas gdy kraje biedniejsze te możliwości mają znacznie mniejsze. Uczynienie publikacji dostępnymi dla wszystkich, wydaje się, w znaczącym stopniu mogłoby zniwelować te różnice. Jakie są główne problemy z rozwojem systemu otwartego dostępu do publikacji naukowej? Wydaje się, że to jest problem strukturalny związany z modelem publikowania prac naukowych dzisiaj. A jest to model, który wielu uważa za bardzo nieefektywny, czy wręcz nawet patologiczny. Polega on na tym, że badania prowadzone w danym ośrodku naukowym, czy w uniwersytecie, czy w jakimś instytucie badawczym są zasadniczo finansowane przez państwo z naszych podatków. Wyniki tych badań badacze publikują w formie artykułów naukowych. Te artykuły ukazują się w wydawnictwach, które z kolei udostępniają te artykuły w formie subskrypcji, za co uniwersytet musi zapłacić powtórnie. A zatem finansujemy badania za dostęp do wyników, do tych badań, płacimy niejako jako podatnicy po raz drugi. Warto nadmienić, że rynek wydawniczy obecnie, szczególnie w naukach ścisłych, przyrodniczych, jest zdominowany przez kilku wielkich graczy, takie wydawnictwa jak Elsevier, Willy czy Springer, które każą sobie słono płacić za dostęp do opublikowanych artykułów. Co gorsza, właściwie uczelnie, biblioteki nie mają wielkiej możliwości na kształtowanie polityki zakupowej, ponieważ wydawnictwa te sprzedają dostęp do artykułów, do czasopism w pakietach, a zatem bibliotekarze nie mogą zadecydować, które czasopismo jest dla nich istotne, ważne i warte subskrypcji, ponieważ właściwie kupują wyłącznie w pakietach. Do tego warto dodać, że koszt takiej subskrypcji jest bardzo wysoki. Ostatnio czytałem artykuł na temat kosztów subskrypcji czasopism naukowych w Szwecji i okazuje się, że umowa tylko z jednym wydawcą, Elsevier, opiewała na 12 milionów, w ubiegłym roku, w 2017 roku, opiewała na 12 milionów euro. Koszt wszystkich subskrypcji Szwedów to jest około 35 milionów euro. A zatem jakby nie dość, że płacimy podwójnie, to płacimy słono za ten dostęp. Wydaje się, że open access jest modelem, który mógłby uzdrowić rynek publikacji na różne sposoby. Przede wszystkim wydaje się, że istotnym elementem jest zmiana modelu finansowania. Dotychczasowy model, kiedy płacimy za publikację, a następnie za dostęp do tej publikacji, mógłby być zastąpiony modelem, w którym płacimy raz. Autor płaci
wydawnictwu za przygotowanie artykułu do druku, bo mamy świadomość, że przygotowanie artykułu wymaga prac redaktorskich, korektorskich, zatrudnienia recenzentów. To wszystko oczywiście generuje jakieś koszty. I to jest zrozumiałe, że wydawca te koszty musi ponieść, a zatem musi je przenieść na albo właśnie na czytelnika, a w tym modelu, który wydaje mi się szczególnie interesujący, mógłby je przenieść na autora. Oczywiście fizycznie te koszty mogłyby płacić instytucje takie jak uniwersytety, ale ostatecznie publikacja raz opłacona byłaby automatycznie uwalniana w sieci. Ten model przyczyniłby się, jak się wydaje, do uzdrowienia sytuacji na rynku. Wydaje się, że wydawnictwa funkcjonowałyby w bardziej zrównoważonym modelu, a konkurencja polegałaby przede wszystkim na tym, że czasopisma, redakcje przyciągałyby autorów do siebie renomą czasopisma, jakością usługi, szybkością prac redakcyjnych. Najważniejsze jest to, że właściwie płacilibyśmy za dostęp do konkretnej pracy, nawet nie czasopisma, ale pojedynczych artykułów w takim modelu. To dawałoby wielką swobodę bibliotekarzom na kształtowanie księgozbioru, bo wydaje się, że model otwartego dostępu nie wyklucza jakby równoległego drukowania prac w sposób tradycyjny. Wydaje się, że wiele bibliotek byłoby gotowych wciąż prenumerować czasopisma, monografie w wersji tradycyjnej, papierowej, a mamy gwarancję, że cena tych publikacji w tym modelu, kiedy w internecie mamy pracę właściwie w formie elektronicznej darmową, ceny te znacząco by spadły. Także wydaje się, że ten rynek mógłby w znacznym stopniu działać w sposób znacznie bardziej zrównoważony, gdyby ten model otwartego dostępu był bardziej popularny. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat, jakie działania należałoby podjąć, aby zmierzać w kierunku otwartego dostępu. Znaczy, wydaje mi się, że to są dwie grupy działań. Znaczy, po pierwsze są to działania o charakterze takim lokalnym. Należałoby po pierwsze zachęcać badaczy, w tym miejscu, jeśli mogę, zachęcam również swoich kolegów do tego, aby przede wszystkim wybierać czasopisma w otwartym dostępie, takie, które gwarantowałyby natychmiastowe udostępnienie naszych publikacji w sieci. Po drugie, należałoby namawiać naszych kolegów i koleżanki do tego, aby chyba powoli rezygnować z uczestnictwa w komitetach redakcyjnych czasopism, które publikowane są w obrębie tych kilku wielkich instytucji, takich jak Elsevier, Willi czy Springer, czyli de facto oligopoli wydawniczych. I jednym z kryteriów wyboru czasopisma, uczestnictwa w recenzowaniu prac powinno być właśnie to, czy to czasopismo udostępnia swoje artykuły, swoje publikacje w otwartym dostępie. Ale wydaje się, że potrzebna jest też druga grupa działań o charakterze, byśmy powiedzieli, strukturalnym, a mianowicie tutaj naszym adresatem powinny być rządy, a być może tutaj w Europie Komisja Europejska, do tego, aby prowadzić pewne prace o charakterze ustawodawczym, które ułatwiałyby rozwój otwartego dostępu, ponieważ ta jakby walka z gigantami jest walką jakby nierówną. I tutaj chciałbym przytoczyć taki przykład. Czytałem o tym zupełnie niedawno, bodaj w lipcu, rząd Szwecji zrezygnował z subskrypcji, którą prowadził przez ostatnie dwie dekady w wydawnictwie Elsevier, zaznaczając, że strategicznym celem rządu i powołanego w tym celu specjalnego konsorcjum będzie przygotowanie nauki szwedzkiej na całkowite przejście na otwarty dostęp od 2026 roku. A zatem wydaje się, że te działania o charakterze zachęcania, one są bardzo ważne, ale oprócz tego równolegle powinny iść działania o charakterze, powiedzielibyśmy, prawnym, i te musimy adresować do naszych rządów, po prostu do polityków.
Jeśli chodzi o moją instytucję, a więc Uniwersytet Rzeszowski, wydaje się, że pewne drobne działania mogłyby w znakomity sposób ułatwić dostęp do publikacji w formule open access, a mianowicie po pierwsze lepsze mechanizmy indeksowania, jeśli chodzi o repozytorium uniwersyteckie. Po drugie, bardziej taka otwarta i energiczna polityka, która zachęcałaby naszych pracowników do publikowania w otwartym dostępie i wyjaśniałaby zalety tego modelu publikacji. I wreszcie takie umowy wydawnictwa uczelnianego, które by były skonstruowane w taki sposób, które premiują właśnie otwarty dostęp, to znaczy tradycyjna papierowa publikacja nie wykluczałaby umieszczenia takiej publikacji w internecie.